Witam bardzo serdecznie z tej strony VS Bandy Świstaka dla kanału Moniki Laskowskiej. Ze mną jest Michał Cichy, który dzisiaj zaskoczył mnie trochę, bo znalazłeś się w roli konferansjera Prime MMA. No trochę ludzi zaskoczyłem, bo miałem zakaz mówienia w ogóle, więc tam bardzo jakieś wąskie grono wiedziało, że będę prowadził, ale no fajnie było, fajnie. Słuchaj, skąd zrodził się taki pomysł czy też propozycja? To mnie zastanawia. Znaczy wiesz, kulisów wielkich nie mogę zdradzać, o, po jasne. Prostu dostałem telefon, Michał, wchodzisz w to, mówię, wchodzę. Wiesz, to jest tak też, od razu może jakieś twoje pytanie wyprzedzę. Dużo osób na przykład mi się, już widzę wiadomości, nie przeczytam wszystkiego, wiadomo, ale już ktoś napisał, no nie, Cichy, co ty kurwa robisz we Freak Fightach. A ja wam powiem tak, 7 lat pracowałem przy sporcie, w MMA.pl i tak dalej i miałem tylko ofertę z The War, żeby prowadzić. Wiadomo, też komentowałem galę, ale taką stricte pracę przy galach dostałem tylko z The War i właśnie z Prime'u. I uznałem, czemu nie, warto się sprawdzić wszystkim, zresztą wiesz, mam tyle lat, że ten, ważne są też finanse. No wiadomo, to jest proste. Słuchaj, jak twoje odczucia po tym, co się dzisiaj działo, bo jednak mogliśmy zauważyć bardzo dużo ognia przy tym trójkątnym stole, który w ogóle jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony scenografią, bo to było coś innego w porównaniu do innych gal. Jak twoje wrażenia? Właśnie gadałem z pracownikiem innej organizacji konkurencyjnej, że tak powiem, i on mi się pytał, jak chcemy zrobić coś nowego. No i rzeczywiście, no zobacz, no i dla mnie sztos straszny. Sztos, to był taki, wiesz, wykwinta kolacja, ciekawi goście, jeszcze nasz włodarz Don Cassio, który wszystkich zaskoczył. Szczerze, ja się dowiedziałem, że Don Cassio jest włodarzem, tak naprawdę na pół godziny przed wejściem. Tak, mi mówią, dobra, zdradzimy ci, kto jest Don Cassio. Ja mówię, co ty gadasz, bo tam wiesz, mówi, że Sentino może, że Kizo, mówię, no to tak wiesz, ale Don Cassio, wiesz, dopiero co walczył w Fejmie, dwie walki położył włodarza, a teraz jest włodarzem Prime'u, więc nie, no sztos. I co, szok? Czy raczej no szok, takie wiesz co, podekscytowanie, szok jakiś? Powiem ci, przy tych wszystkich freakach to tak naprawdę nic mnie już nie zaskoczy, ale to już był taki w miarę szok, że mówię, kurde, jak, nie ma kontraktu już, jak on to w ogóle zrobił, nie, no szacun, naprawdę. Jakby mógł jeszcze spytać, czy będziesz też konferansjerem dalej i podczas walki też cię usłyszymy? No to widzisz, no nie, zapowiadać nie chcę. Okej. Okay, ja się w to rozumiem. Nie wiesz, nie wiem, czy ja mam w ogóle taki głos do tego, żeby zapowiadać ludzi. Nigdy tego nie próbowałem i chyba bym nie chciał za bardzo, wiesz, bo ja nie lubię wyuczonych formułek mówić. Aha. Jak mi ktoś na przykład mówi, teraz pozdrawiam Geeksior, Geeksior zakłada kanał z Bonezem i oni do mnie mówi mi Geeksior, nagrałbyś takie zaproszenie na nasz kanał, coś tam, no i wiesz, zamiast na flow, no to mówi 15 sekund mniej więcej, to tak ułożyłem sobie i tak nagrywałem to z 15 razy. Jakbym poszedł na flow, odpaliłbym telefon, że nagrał. I właśnie tak samo jest z zapowiadaniem, wiesz. Przy zapowiadaniu mam jakieś włączone regułki mówić i tak dalej, to mi się nie podoba, ja wolę na freestyle lecieć. Słuchaj. A co do tego, czy będę konferencję jeszcze prowadził? No to cóż, trzeba spytać Don Cassio, o czym mnie wypieprzył, podobno mnie chwalił Huberta, ja powiedział, że Hubert może się ode mnie uczyć, więc, więc chyba było nieźle, nie? Oczywiście Hubercik top, ja dopiero się uczę, więc. Wiadomo. Słuchaj, teraz trochę z innej beczki, bo ja też nie chcę ci zajmować pełno czasu, bo tutaj jesteś jednak dzisiaj na spotlightie wydarzeń tak naprawdę. Cieszę się, że mogę widzieć cię w takiej roli. Chciałbym cię zapytać o twój kanał, bo teraz widzę, że naprawdę prężnie się rozwija. Też nie ukrywam, że wczoraj oglądałem trochę wywiadu z WW-em. Naprawdę pełno fajnego materiału. Widzę, że też jakby nie celujesz w content tylko osób fightingowych, tylko na przykład widziałem też wywiad ostatnio z żołnierzem i to jest naprawdę super sprawa. Powiedz mi, może nie zdradzaj planów, ale w ogóle skąd się wzięło takie natchnienie, bo ty będąc wcześniej dziennikarzem, obudził się w ciebie taki pomysł, obudził się w tobie taki pomysł, żeby nagle pójść na swoje, czy... Wiesz co, to jest bardzo dobre Chciałeś pytanie. Chciałeś mieć wolną rękę do contentu? Złożone, dobrze pytanie, wiesz, no, na MMA.pl robimy content typowo sportowy, wiadomo, że są freaky i to przez Fame i wszystkie te freakowe organizacje ja zacząłem poznawać różnych ludzi, których wcześniej nie miałbym okazji poznać, z różnych środowisk, aktorów, piosenkarzy i tak dalej, przez to, że nie wiem, afterki razem, wiesz, wywiady jakieś, wszystko to się jakoś kręci i pomyślałem sobie, że ja bym chciał z tymi ludźmi pogadać, ale nie o sporcie, bo na przykład, nie wiem, z Bubuniem, no to co ja mam gadać o sporcie, skoro on sobie MMA ogląda co najwyżej na Fejmie i go tak naprawdę to nie interesuje, ja to szanuję, bo każdy ma swoje zainteresowania, ale chciałem na przykład zrobić z Bubuniem, czy nie wiem, z Moniką Laskowską, no to co, będę o
tajnikach tym, tylko chciałem pogadać o tym, jaka ona jest naprawdę, że nie jest królową afterów, może teraz się coś zmieniło, nie wiem, ty mi powiesz. Ja też wiem. Wiesz, ale chciałem pogadać, a wiesz, no, wspomniałeś o wywiadzie z powstańcem warszawskim, no i też pokazuje to internet, niby YouTube ci zaraz coś upieprzy, zasięgi, bo są przekleństwa i tak dalej, a jak wrzucam wywiad z powstańcem warszawskim, naprawdę kozakiem, major Nowakowski, to jest taki kozak, 97 lat, a gość mnie po prostu, wiesz, pamięcią, to ja czułem się taki malutki przy nim, nie? I wrzucam ten wywiad, koty, patrzę po godzinie 200 osób. No to sobie myślę, no to jakie treści YouTube lubi promować? No na pewno nie jakieś stricte bardzo wartościowe, nie? Do tej pory ten wywiad obejrzało 5000 ludzi, a wywiad, nie wiem, ze Zbyszkiem Rybakiem, co oczywiście bardzo Zbyszka lubię i szanuję, ale Zbyszek opowiadał o historiach, wiesz, kibicowskich i tak dalej, ponad 100 tysięcy, a powstaniec, który walczył, wiesz, o wolność, poświęcił wszystko, tak naprawdę całą swoją młodość, obejrzy 5 tysięcy. Ja wiem, że młodych ludzi to już nie interesuje, gadam teraz jak boomer, nie? Ale no, tak naprawdę szkoda, że wiesz, że nawet YouTube tego nie boostuje, tak. Bo przecież wejdziesz w te statystyki, patrzysz, a ten wywiad wyświetliło się 15 tysiącom ludzi, a wywiad ze Zbyszkiem się wyświetlił milionowi, czyli co dziesiąty wszedł na Zbyszka, a u tego to nawet nie mieli szansy wyjść u majora, wiesz. A kolejne, nie wiem, stare, tak naprawdę miałem wszystko, wiesz, do przodu, ponagrywane, a teraz mam jeden tylko wywiad nagrany do przodu i zacząłem się martwić. Ja muszę mieć, wiesz, muszę mieć wszystko zawsze przygotowane i się boję, że niedługo mi się zrobi jakieś przesuwać. Podejrzewam, wiesz, że z kimś z Prime'u na pewno coś nagram, bo to działo się dzisiaj dużo, nie? Pierwsza część konferencji, tak, tak. To był taki sztos, że ja naprawdę już się nie chciałem odzywać. To jedynie to, co właśnie. I to, widziałem niektóre komentarze teraz, ja jeszcze jestem taki głupi, że się przyjmuję komentarzami, że ludzie mówili, że stopowałem dymy. Jeśli jakiś dym stopowałem, to tylko dlatego, że dostałem na uchu informację, że mamy przejść do następnych gości, że wiesz, no nie możemy też tak zrobić, bo to każdemu się wydaje, dymy, 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 to jak jedna para dymi, to dajmy tylko te dymy, nie? Trzeba też innym dać się wypowiedzieć, ja wiem, że wszyscy czekają na dymy, ja też czekam, też najbardziej lubię, jak są dymy, no ale trzeba im też dać znać, no i jak mi na słuchawie mówi osoba, wydawca czy reżyser, mówi, kończymy ten temat, no to ja go muszę skończyć, wiesz, ja też nie mogę sobie dać na głowę, no dziewczyny to już tak chciały mi wejść na głowę, że aż już pieprznałem w stół i mówię, koniec, bo już tak, bym się nie przebił. Tam już banany zaczęły. Nie, no bo wiesz, ja, dla mnie używanie, wiesz, na rodzinę, coś tam, tak, gadanie o, że nie kocha dziecka, czy coś tam, może ona to powiedziała w jakimś Instastory, ale ja nie chcę tego słuchać, wiesz, a jak to dziecko za parę lat sobie to obejrzy, tak, to co ono będzie tak czuć, wiesz, to jest takie, no to są też, wiesz, niektórzy to są w bardzo młodym wieku i oni jeszcze nie ogarniają takich rzeczy, oni się teraz będą wyzywać, a później, kurde, te dzieci będą cierpieć, nie, więc, tak, więc ja na pewno wyzywania na rodzinę nie będę pozwalał, teraz niestety, wiesz, no pierwszy raz, pierwsze koty za płoty, następnym razem będę bardziej stanowczy. Tutaj widać, że Ludwiczek już toczy after. Tak, już tutaj słuchaj, Michał, jeszcze takie jedno pytanie. No bo masz za sobą już, słuchaj, mamy tutaj karierę dziennikarza, karierę tak naprawdę postaci, no teraz już publicznej, YouTube'owej, bo jednak prowadzisz te wywiady u siebie. No jesteś content creatorem, ale interesuje mnie jedna rzecz. Mamy oczywiście Prime'a, zostałeś tutaj postacią naprawdę w spotlightie, ale czy w przyszłości zobaczymy ciebie w wydaniu w jakiejś walce? Wiesz co, sam wiesz, że miałem propozycję już, ale no niestety ja nie mam nic do tej organizacji tak naprawdę, ale po prostu robią niektóre rzeczy, no, pewnie trochę się ludzi domyśli, ale no nie zawalczyłbym tam pewnie. A czy bym zawalczył? Słuchaj, no ja sobie trenuję. Od czasu do czasu, wiesz, teraz sobie tatuaż robiłem, więc znowu mam przerwę. Jak będzie jakaś propozycja, ja też wiem, że nie wiem, czy jakaś organizacja, może Prime będzie chciał, ale nie wiem, czy jakaś organizacja da mi tyle pieniędzy, ile ja bym chciał, bo wiesz, ludzie nie wiedzą, ile kosztują przygotowania. Ja bym sobie chciał dobrze się przygotować, wiesz, nie zrobić, bo wiesz, ja też jestem dziennikarzem MMA i zawodnicy też inaczej by na mnie patrzyli, jakbym wyszedł i dostał wpierdziel od jakiegoś youtubera czy od innego dziennikarza, to by pomyśleli, wiesz, tak jak ty możesz nas oceniać, skoro ty, kurde, nic nie potrafisz, więc ja bym musiał zrobić porządne przygotowania, one kosztują, no i musiałby też na tym zarobić, nie? No i tak naprawdę, wiesz, że wszystko jest kwestia ceny, bo no nie wszystko u mnie akurat, bo widzisz,
kibicą federacji, o której nie zawalczę, ale jestem otwarty na propozycję. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie. Jaki czas przed, a nie wiem, czy możesz to zdradzić, więc jeśli coś to powiesz, że nie. Jaki czas przed tym, jak zostałeś dzisiejszą konferencją, dowiedziałeś się o tym? Czy to była taka dosyć spontaniczna decyzja, czy już wcześniej wiedziałeś wiesz o tym, co? Że... Przed świętami się dowiedziałem, ale na przygotowanie, no to wiesz, jak przed świętami, to też święta nie będę, wiesz, czasu dla rodziny poświęcał na oglądanie filmów różnych youtuberów, więc wiesz, tak naprawdę to miałem mało czasu, żeby się przygotować. Karta też, jak sam Muran przecież na konferencji powiedział, że wczoraj go ogłosili, Meduska też powiedział, że wczoraj dogadali, no to wiesz, tak, nie wiedziałem, czy oni będą, czy nie. Wszystko na spontanie. Więc wszystko na spontanie, więc tak naprawdę na przygotowanie to nie miałem za dużo. Jedynie co, to sobie tą dramę kamerzysty z Kruszwilem przejrzałem, bo wcześniej się tak tym nie interesowałem. Powiem ci, włos mi się zjeżdżał na głowie. Właśnie dlatego chciałem przejść do tego pytania. Nie wiem, czy jako konferencjer możesz mi odpowiedzieć na to, ale co sądzisz o Warcewiczu? Wiesz co, trochę szczerze to stypę zrobili, wiesz. Spodziewałem się, słuchaj, jeśli ja bym mieszkał z kimś w jednym domu i on by mi podrywał dziewczynę, to chłopie, czy to by minęło 5 czy 10 lat, to bym go chciał zabić, nie? A jak tu się go pytam, czy jest zły, on mówi, że w sumie mu już przeszło, to mnie zaskoczyło, nie? No ale wiesz, no każdy ma tam swoje życie i swoje jakieś drogi, wiesz. Ja po prostu mówię tak, jak ja bym zrobił, a każdy inaczej reaguje. No to jest, mnie zaskoczyli, bo była zamuła, w sumie tak wyszło na to, że w sumie Marek to trochę nakłamał. Wiesz, kamerzysta dobrze wypadł na tle Marka, nie? A wiesz, że to nie jest krystaliczna postać i po tym, co słuchałem, dobra, no nieważne, nie? Nieważne. Słuchajcie, podsumowując, bardzo dziękujemy za wywiad Michałowi Cichemu, bo nam dzisiaj dałeś też pokaz jako konferencjer i słuchaj, mam nadzieję, że będzie jeszcze, zobaczymy tutaj naprawdę dużo coraz lepszych akcji, które odbędą się na Prime. Czekamy na więcej dymów, czekamy też na to, co się będzie działo i przede wszystkim też życzę ci rozwoju kanału, żeby to szło do przodu, bo ja sam czekam, ty też nie będę ukrywał, na interesujący content, bo serio go tworzysz. Dzięki bardzo, Michał, za rozmowę. Dzięki. Cześć.